Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Marta Banasiak, Zielarz Polska. Dziś opowiem Wam o tym, jak wyglądają problemy z depresją, nerwicą i innymi problemami układu nerwowego z punktu widzenia medycyny chińskiej. Jeśli więc cierpicie na tego typu dolegliwości, na pewno ten odcinek pomoże Wam wyjaśnić, dlaczego cierpicie i co w Waszym organizmie niedomaga. To, co jest, moi drodzy, takie najważniejsze, to to, że kiedy mamy do czynienia z każdą chorobą przewlekłą, bez względu na to, o jakiej chorobie mówimy, to wychodzimy zawsze od tego poradnika, przeziębienia, infekcje, nowotwory, ponieważ dzięki temu poradnikowi dowiecie się, jak funkcjonuje Wasz układ odpornościowy, a to już jest bardzo dużo do tego, aby naprawić obieg właśnie 5 elementów. Zaraz po tym poradniku warto skorzystać z poradnika Detox, następnie Symfonia Natury, później odtruć się z boreliozy, wirusa Epsteina-Barr, dokładnie w tej kolejności i wtedy możemy dopiero przejść do odtruwania z metali ciężkich. Te wszystkie poradniki znajdziecie u mnie na stronie internetowej zielarzpolska.pl. No i moi drodzy, tam wchodzimy sobie w zakładkę usługi, poradniki i tam znajdziecie wszystko, czego potrzebujecie. Tutaj macie adres strony internetowej. I teraz, moi drodzy, jeśli chodzi o depresję, nerwice i choroby układu nerwowego, z czym my mamy tutaj do czynienia? Przede wszystkim problemem, jeśli chodzi o depresję, jest generalnie ten problem jest bardzo złożony i nie da się go jednoznacznie wyjaśnić. Poza tym każda osoba, która cierpi na choroby psychiczne, powinna czym prędzej zgłosić się do mnie w celu sprawdzenia właściwości konstytucyjnych, aby pod to właśnie dobrać sposób odżywiania i odpowiedni proces leczenia. Niemniej jednak mamy schematy, które mogą nam pomóc zrozumieć jakby sam proces chorobowy. I teraz przede wszystkim przy depresjach mamy problem w elemencie wody, czyli są to nerki i pęcherz moczowy. I teraz to bierze się po prostu, moi drodzy, ze strachu, z lęków. Jesteśmy przytłoczeni strachem i lękami, ale depresja jest również problemem elementu metalu, ponieważ tutaj mamy, moi drodzy, smutek, przewlekły, długi, taki długotrwający smutek i brak radości, a radość jest elementem serca, elementem ognia, brak radości, brak powodów do tego, aby się cieszyć czymkolwiek, aby generalnie funkcjonować w takich wyższych wibracjach. I teraz tutaj dochodzi nam również bardzo dużo złości w elemencie drzewa, ponieważ być może wiele prób, które podjęliśmy, w ogóle nie doprowadziło nas do tego, co byśmy chcieli zrealizować. Wszystkie nasze plany być może zakończyły się fiaskiem, a tych porażek było tak dużo, że uszkodziło nam to element ziemi, czyli poczucie własnej wartości. I teraz jak widzimy, depresja, nerwice, to jest problem w każdym z 5 elementów. Jest to bardzo niebezpieczne i teraz, moi drodzy, tutaj należy się naprawdę gruntownie zabrać za odnawianie tej energii w naszym organizmie, odnawianie przepływu energii i, moi drodzy, ja jako osoba, która cierpiała na depresję bardzo głęboką, na nerwicę, nie mogłam się z tego wyleczyć, zaleczałam to polskimi ziołami, natomiast później gdzieś mi te problemy wracały. Uważajcie na ludzi, którymi się otaczacie, bo jeśli jesteście w takim dole energetycznym, no to niestety, moi drodzy, wy działacie na takim, w takim schemacie, gdzie albo zabierzecie, albo oddacie
I najczęściej jest tak, że osoby, które mają depresję, po prostu to są osoby, które są dojone przez kogoś. Przez kogo? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Żeby wyjść z tego stanu, czym prędzej musicie zacząć coś ze sobą robić. Od czego zaczynać? Najlepiej jest zaczynać od odżywienia elementu ziemi. To jest żołądek i śledziona. I tutaj na przykład wystarczy zacząć od ciepłych, moi drodzy, posiłków. Gotujcie sobie rosoły. Te rosoły jedzcie z kaszą jaglaną i jedzcie to na śniadanie od 7 do godziny 9. I teraz możecie jeść te rosoły przez cały dzień. To, co jest oczywiście wyłącznie z kaszą jaglaną. To, co jest najważniejsze, moi drodzy, rosół gotujemy wyłącznie na indyku. Ewentualnie możemy użyć do tego trochę wołowiny i najlepiej, żeby ugotować z tego zupę mocy. I teraz indyk wzmocni nam element metalu, natomiast rosół z kaszą jaglaną wzmocnią nam element ziemi. Jako że jest to zupa, czyli płyn, który będzie nam odżywiał nasze płyny wewnętrzne, wzmocni nam to również element wody, i doda nam to yang, a yang w nerkach jest potrzebne do tego, żeby żołądek mógł pracować prawidłowo i aby w ogóle mógł ekstrahować pożywienia. Więc jak widzicie, już mamy tutaj wzmocnione jedną zupą trzy elementy. Ważne jest to, aby naprawdę ten rosół był zjadany z kaszą jaglaną, z niczym innym. I nie piszcie mi, że nie lubicie, że nie możecie, bo mnie to naprawdę nie interesuje, co wy lubicie, a czego nie. Ja wam podaję rozwiązanie na problem, a co wy z tym zrobicie, to już nie jest mój biznes. Wasza choroba, wasza sprawa. I teraz idąc sobie dalej, żeby ściągnąć ogień z elementu drzewa, najlepiej jest, moi drodzy, zacząć chodzić po prostu, wychodzić z domu. Ja wiem, że przy depresji jest to trudne, ale musicie zmusić się do wychodzenia z domu na łono natury. Nie każę wam przebywać między ludźmi, tylko wyjść na łono natury, do parku, do lasu, posiedzieć i nawet jeśli będziecie się dołować, ale będziecie się dołować w pięknym miejscu, to sami dostrzeżecie, że w zasadzie to sytuacja nie jest aż taka zła i w końcu zaczniecie dostrzegać radość. Jak będziecie w tym lesie, to zacznijcie dostrzegać radość i piękno w małych rzeczach. W tym, że ptaki śpiewają, że listki nowe, młode wychodzą, że nam drzewka zaczynają kwitnąć, że pięknie spadają kwiaty z tych drzewek i czujecie się jak w bajce. Wymyślcie sobie cokolwiek. Jak już przez to przejdziecie i zaczniecie czuć się na tyle dobrze, że będziecie w stanie wychodzić na spacery, no to trzeba byłoby się zastanowić nad tym, aby wzmocnić swoje ciało. Chociaż przy osłabionym elemencie ziemi jest to dość duże wyzwanie, ale trzeba je podjąć. Wychodzimy i każdego dnia robimy coś więcej. Albo przechodzimy o 100 metrów więcej, albo do tych spacerów dodajemy sobie jakieś ćwiczenia rozciągające. I tu mogę wam polecić 5 rytuałów tybetańskich, które możecie wykonywać we własnym domu. W rytuałach tybetańskich nie chodzi o to, aby napstrykać powtórzeń nie wiadomo ile, ale chodzi o to, żeby zrobić minimalną ilość powtórzeń, ale wykonać ćwiczenie dobrze. W internecie jest bardzo dużo błędnych interpretacji wykonywania rytuałów tybetańskich, polecam wam, abyście kupili sobie po prostu książkę. 5 rytuałów tybetańskich, taka w zielonej okładce. Zapoznali się dokładnie z informacjami, które są tam zawarte i zaczęli ćwiczyć we własnym domu. Powoli, małymi kroczkami. I sami zwrócicie uwagę, że tak właśnie prosto można zacząć wracać do zdrowia. A osoby, które chcą indywidualnego podejścia, takiego, aby usunąć źródło problemu, oczywiście, moi drodzy, zapraszam na fitoterapię przywracającą zdrowie w postaci filozofii jednej wizyty. Informacje na mojej stronie internetowej zielaszpolska.pl. A dzisiaj dziękuję za uwagę. No i moi drodzy, pamiętajcie, ta broszura powinna być w każdym domu.